Cześć, tu Ernest! W tym filmiku pokażę wam, jakie sekretne zmiany zaszły w grze po ostatniej aktualizacji. Wersja gry 7.30 to nie tylko nowe skiny, emotki czy eventy, ale też i ciekawostki na mapie. Jak co większe aktualizacje, zaszło parę takich zmian poza notkami o aktualizacji. I w tym filmiku przyjrzymy się większości z nich. W tym tygodniu zacznijmy od wykrzywionych. Budowa nieszczęsnego budynku ruszyła dalej, ale coś poszło nie tak. Nie wiemy, czy ten budynek kiedykolwiek doczeka się pełnej odbudowy bez jakiejś wtopy. Niedaleko, w przyjemnym parku za to, na boisku, zatrzymały się ciężarówki ze sprzętem, który przyda się do rozłożenia sceny, która będzie postawiona specjalnie na wydarzenie, którego główną atrakcją będzie Marshmallow, czyli bardzo znany twórca muzyki oraz DJ. Jeśli jeszcze nie wiecie, co się szykuje, to zapraszam was do filmiku w opisie. A w sklepowej CDB za to, pan Burgerek dalej rozwija swój interes i już postawił swój własny budynek. Napiszcie w komentarzach, czyjej strony się trzymacie. Ja dalej jestem po stronie Burgerka, jeśli chodzi o to starcie. Nie mogę też nie wspomnieć o tym, że Król Ognia, który był więźniem Króla Lodu, wydostał się z lochu w zamku jego wroga. Na ekranie wczytywania za 8 tydzień widzimy, jak wychodzi z tego zamku, a w 9 tygodniu widzimy, jak już jest bardzo daleko od tego miejsca. A na żywo w grze widzimy już pierwsze efekty jego działań, ponieważ śnieg rozsiany przez Króla Lodu powoli się topi i wkrótce mapa powróci do takiej, jaka była przed eventem burzy lodowej. Jeden z moich widzów, X-Olek, przygotował krótki filmik, który przedstawia, jak zmieniła się mapa w przeciągu 38 minut. Zobaczcie sami, jak to wygląda. 38 minut w grze, przyspieszone do kilku sekund. Kamienny człowiek za to znowu zmienił swoją pozycję. Tak samo jak jego damska odpowiedniczka. Poza tym na mapie, w różnych miejscach pojawiły się takie oto baloniki. Na razie nic one nie robią i prawdopodobnie będą powiązane z nadchodzącym tygodniem wyzwań. A wracając do tematu eventu Marshmallow, to w plikach gry poświęconym temu wydarzeniu jest taki oto skin Pani Misi. Będzie ono albo do odblokowania, lub do założenia na czas trwania tego eventu. Niestety nie ma pewności. Do tego, w plikach gry siedzi też taka oto tekstura, która ma być animowana. Będzie to malunek na broni pojazdy. Najprawdopodobniej do kupienia. W plikach gry jest też wzmianka o skinie Pana Pierożka. Na ten moment mamy podgląd tylko na jego nieoteksturowaną głowę. Byłby to zwykły skin do sklepu. I to w sumie niestety już tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.